Cześć, tutaj Marcin, jesteśmy w Stali Mielec. A tak jakoś to wyszło, że głos mi się nie nagrał w odcinku, a więc taki podkład będzie. Będę sobie gadał. Według tego, co patrzałem się na ekranie i tam jakieś inne jeszcze różne rzeczy. Jak widzicie, no, jesteśmy na 10. miejscu po rundzie zimowej. Zaczynamy rundę. Po rundzie jesiennej zaczynamy rundę wiosenną. Gramy mecz z Krakowem, która jest o jedno oczko wyżej od nas. I co? Tracimy 4 punkty. Przydałoby się wygrać z Krakowią. Skautowaliśmy kilku zawodników, takim jakichś starszych, no po prostu nie. Na starszych zawodników 26, no nie jest starszy, ale po prostu no, nie patrzę się na takich zawodników. Tylko tam 20-21 lat. Historia transferów. Zakupiliśmy jednego zawodnika, żadnego nie sprzedaliśmy. Zakupiliśmy zawodnika z Brazil de Pelota za 55 tysięcy euro, którym jest Luis Enrique, napastnik. Napastnik, którego szukamy, bo po prostu nasi napastnicy nie strzelają bramek. Nie było żadnego polskiego napastnika na rynku, jakiegoś takiego w miarę. Jedyny, którego udało mi się znaleźć, był ten właśnie Luis Enrique. Tu możecie właśnie zobaczyć, że Jakub Kwiatkowski, 4 bramki, Bartłomiej Sztuka, 3 bramki, dopiero Karol Podliński ma 3 bramki też, no tyle co Bartłomiej Sztuka, ale to jest, tych dwóch pierwszych to są napastnicy, co ja mówię, pomocnicy. I Podliński jest napastnikiem. Michlik Lewkot jest takim engańcze, który gra pomiędzy atakiem a pomocą, czyli nie jest takim typowym napastnikiem. Później Plewka strzelają bramki. Malec, obrońca środkowy, strzela bramki. No i Kasiak z Makuchem tych bramek nie strzelają. No jedna bramka Kasiak w 12 praktycznie meczach, no 6, w których wszedł w pierwszym zespole, jedna bramka, Makuch jedna bramka, no w 14 meczach to jest po prostu tragedia. Luis Enrique, ustawianie się ma trochę takie, no, słabe, podania też, technika jak na Brazylijczyka troszkę też słaba, ale technikę możemy jeszcze mu poprawić. Potencjał na 4,5 gwiazdki, wyceniany na już na 110 tysięcy, trochę dużo mu płacimy, bo prawie 14 tysięcy. No ale cóż zrobić, no, jeśli chce się mieć dobrego zawodnika, no to po prostu trzeba mu troszkę zapłacić więcej. Co jeszcze miałem mówić? Zmienił się silnik gry w tym czasie, w tym ostatnim tygodniu. Zmienił się w tym sensie, że nie ma już jakichś tam, no albo nie powinno być jakichś tych właśnie zagrań piętką przez obrońców, czy też innych zawodników, przy których zawsze traciliśmy piłkę i drużyna przeciwna po prostu strzelała nam bramkę albo miała okazję do strzelenia bramki. Rzeczy, no powinno już nie być, no według tego, no ale wiadomo, no. Silnik ten, jak widać, nie jest doskonały, no przestarzały jest trochę już, no niby tam ulepszają coś, no ale przydałoby się chyba już coś lepszego na tym etapie. No, pracują panowie i tak dzielnie i mocno i twardo i ciężko pewnie przy tej grze, no ale długo, długo się ten silnik gry nie zmienia. Gramy taką taktyką pozytywną, wiadomo, u siebie. Strauss, Malec, Żurawski, Seweryn w obronie, Muzyk na bramce tym razem, bo nasz Bartłomiej Zynel jest kontuzjowany. Stasiek Bargiel, Loweniak-Matuszewski w pomocy i w ataku Lewkot jako engancze i Luis Enrique trochę kondycją u niego nie za bardzo, ale to właśnie widzimy to pierwsze takie, no, spojrzenie na ten nowy silnik. Nie wiem, czy to po prostu Matuszewski, bo jest takim dobrym zawodnikiem, czy to po prostu było jakiś zbieg okoliczności, no ale nie wybija tej piłki, nie zatrzymuje sobie ją piętką, tylko piętką odgrywa do zawodnika, który tam gdzieś stał.
Dośrodkowanie z Kasika, zamieszanie w polu bramkowym. Mariusz Malec zdobywa gola dla naszej Stali Mielec. Malec, który jest obserwowany przez jakieś inne drużyny, ktoś tam chce go kupić. Jeszcze raz widzimy tą akcję, teraz już nic nie mogę zrobić. Zamieszanie Malec przy nigdym przyczynie bramkarze. Właściwie bramkarz tak nie miał iść z tej roboty. Rzucił się w inną stronę. Wcześniej, 10 minuta, przewagę mamy straszną w tym meczu. 65% posiadania piłki po 20 minutach. No, gramy nieźle. Luis Enrique trochę zmęczony. 75% już ma kondycji, ale niech się chłopak uczy i polskiego, i niech się przystosowuje tutaj do naszych tych piłkarzy. Komunikuje się jakoś tam z nimi, nie wiem, gestami czy czym. Słaby mecz Lewkota jako engancze. Próbuję dużo próbowałem w tych meczach towarzyskich, które graliśmy. Dużo zawodników próbowałem tych naszych juniorów. Juniorzy 17-18 lat. Tutaj zmiany robię, bo po prostu i Strauss, i Lewkot, słaby mecz tych zawodników. Jak ja to zmieniłem? Matuszewski wrócił na swoją pozycję, czyli bocznego obrońcy. Jest bocznym wysuniętym obrońcą, ale może grać także jako boczny obrońca na wsparciu. Strauss zmieniony za Przemysława Bargiela. Nawet nieźle się spisywał Bargiel jako boczny rozgrywający. Nie wiem, taka jakaś śmieszna ta pozycja, boczny rozgrywający, zawsze mnie śmieszy. Bartosz Boron wchodzi za Straussa na środek pomocy, Bargiel przesunięty na lewą stronę. Tutaj nic nie mogłem zmienić. Chciałem jeszcze zmienić Lewkota. Lewkota zmienić za kogoś, ale nie mamy. Kasiak niby może grać, niby nie może. I po prostu jako odgrywający się zastanawiałem, czy wysunięty napastnik lepiej, czy odgrywający. Jakoś bardziej mi się podoba wysunięty napastnik. Odgrywający taki, nie wiem, jaki przykład teraz dać tak na szybko. Lewkot zejdzie z boiska, bardziej wiadomo, ostrzejsze wślizgi, krótsze krycie, bo gramy wysokim pressingiem u siebie zawsze. Zawsze próbujemy zdominować każdą jedną drużynę. Ta dominacja tu się tak nie udawała w tym meczu. 55% posiadania piłki, ale i tak nie jest źle. Nie jesteśmy jakąś tam super drużyną. Już się tutaj zdenerwowałem na Lewkota, że słabo grał i został zmieniony. Za Karola Podlińskiego w 65 minucie jako Bargiel, jako boczny rozgrywający, została zmieniona jego pozycja. Zaczynamy kombinować coś tam, żeby 1-0, wiadomo, jedna bramka, będziemy remisować, i tyle będzie z tego. Luis Enrique schodzi w 75 minucie z boiska za Kamila Kasiaka. Słaby mecz Luisa Enrique, ale jego pierwszy mecz, wybaczam mu. Zobaczymy jak to będzie z nim dalej. Seweryn na prawej stronie, akcja z rzutu wolnego do Żurawskiego. Seweryn do Loweniaka, do Boruna. Borun, dalekie podanie na lewą stronę. Mija Bargiel ładnie obrońcę prawego drużyny Krakowi. Gol Bargiela. Tak jak mówiłem, Bargiel dobrze gra jako ten boczny rozgrywający. Właśnie też się tutaj zastanawiałem, czy dobrze go wstawiłem, czy nie. Zawodzimy w tych ostatnich minutach. Loweniak, nie wiem, czy Loweniak nie pilnował kogoś, czy ten obrońca nasz, któregoś z tych zawodników
Jablońskiego, obrońcę środkowego. Wygrywamy w meczu z Krakowią. No, redukujemy trochę ten dystans do tych drużyn z góry, z tej tabelki małej drużyny, które będą grały o puchary i takie tam rzeczy. Nie będziemy grać w tej grupie spadkowej. Mamy 30 punktów w tym momencie, no do piątej Pogoni Szczecin brakuje nam tylko 2 punkty, no, czyli nie źle. Oczywiście solidne zwycięstwo, dobra robota panowie. Gramy z Górnikiem Zabrze, następny mecz z Górnikiem Zabrze, który no, jest jedno oczko za nami, jedno oczko w tabeli za nami. Trochę tych punktów, już uciekliśmy trochę tej grupie tam powiedzmy spadkowej. Nawet jeśli byśmy byli w tej grupie spadkowej, no to trochę tych punktów mamy. 5 meczów bez porażki z rzędu, czyli nie jest źle. Tu właśnie jeszcze zapomniałem powiedzieć o meczach, jakie graliśmy, kiedy od tego meczu z Wisłą Kraków, który wygraliśmy 2-1, jest z Jagiellonią Białystok 1-0, wygrywamy. Bartłomiej Sztuka, późna bramka w 81 minucie. Z Piastem Gliwice wygrywamy 2-0, Legią Warszawa i Lechem Poznań remisujemy 1-1, z Pogonią Szczecin przegrywamy 1-0 i z Arką Gdynia liderem naszej ligi przegrywamy. No niestety, no, z liderem zawsze ciężko się gra, nawet jeśli jest to Arka Gdynia. I co? Co dalej? Co jeszcze mógłbym powiedzieć? No, chcę zobaczyć więcej ten silnik meczowy, jak on będzie działał, jak to w ogóle też zmieniono troszkę jakieś tam instrukcje piłkarzy. Z tego co widziałem, no jeszcze jakoś nic z tego nie zauważyłem. Też nie pamiętam nawet, jakie to były tam zmiany. No, modyfikacja budżetu oczywiście, bo zapomniałem zmienić po zakupie Luisa Enrique, zapomniałem zmienić ten nasz budżet. No, troszkę jesteśmy teraz na minusie, no ale tam 700 euro, czy ile tam brakuje w tym naszym budżecie, też nie jest źle. No, chyba nie będzie się o 700 euro nasz zarząd tam za dużo burmuszył, że mamy ten budżet taki, jaki mamy w tym momencie. Też patrzałem się ogólnie na nasz stan finansów, no i też nie wygląda źle, dużo pieniędzy nie tracimy, nie jest jakoś to tragicznie to nie wygląda. Strategia klubu, oczywiście postawa w meczu, na piąteczkę gramy z Krakowią, na szósteczkę zagraliśmy z Jagiellonią, no wygraliśmy na wyjeździe z jednym z faworytów ligi, Jagiellonia, a więc no szósteczka jak najbardziej ta ocena zgodna z wynikiem. Jesteśmy już w meczu z Górnikiem Zabrze. No, mam nadzieję, że żadnych problemów z głosem nie będzie. Miałem wyłączyć dźwięki meczowe, bo po prostu no, denerwują mnie coraz bardziej. Nie zagra Dawid Grzelak, wypożyczony nasz zawodnik. Bartłomiej Zynel może zagrać, no gotowość do gry i kondycja trochę małe, a więc raczej nie zagra. Patryk Plewka też raczej nie zagra. Idziemy na mecz z Górnikiem Zabrze, 11 pozycja Górnika, 10 pozycja naszej drużyny. Obecna forma nawet niezła. Jak możecie zobaczyć, gęsty śnieg będzie padał, minus 5 stopni, a więc chyba będzie pierwszy mecz na śniegu. Co ja miałem zmienić? Miałem zmienić naszych zawodników, aby to jakoś wyglądało tak jak ma być. Dobra, niech będzie Matuszewski na wsparcie jako boczny wysunięty obrońca, czyli jego naturalna pozycja, i chyba wystawię tego Bargiela. A nie, przecież chyba już jest dostępny nasz zawodnik, którym jest Jakub Kwiatkowski. No właśnie, zapomniałem o naszym Jakubie Kwiatkowskim. Wraca
na boisko, jako skrzydłowy, na wsparciu oczywiście. Na prawą stronę wraca Michlik i może Szymon Stasik. Chodź tutaj, panie Szymonie. I Sebastian Wójcik wraca za Bartosza Boruna i wchodzi od razu do składu. Chociaż no, Bargiel dobrze zagrał ten ostatni mecz, no ale niestety to miejsce należy do Wójcika. Wójcik z Loweniakiem. Tak się zastanawiam, czy czasem nie zmienić tego Lewkota i wpuścić jakiegoś ofensywnego pomocnika, no, który będzie no jakiś lepszy albo napastnik, albo 4-4-2 nasze standardowe. Dobra, niech będzie tak jak zawsze graliśmy. Na ataku zagraj sobie, no niech będzie ten makuch. No, jest co jest. Ostrzejsze ślizgi, krótsze krycie. Ty masz szukać gry, Luis Enrique. Szukać gry masz i jeszcze będziesz. A, już masz poszukiwanie wolnych stref, czyli krótsze krycie. Nie będziesz szukał gry, mniej ryzyka, rzadziej strzelaj, mniej drybluj. I to by było na tyle dla Makucha. Rzadziej strzelają, on lubi strzelać z pierwszej piłki. No to dobra, no to będziesz częściej strzelał. Niech ci będzie. Taki skład na mecz z Górnikiem Zabrze. Może jeszcze Strausa. Nie, jest Bartosz Sobczyk. Chociaż właściwie o wiele lepszy jest Strauss niż Sobczyk. Jeśli tak się ten Strauss nazywa. No. Co jeszcze? To wszystko. Lecimy na meczek z Górnikiem. A, jeszcze miałem zmienić Ostrożna. Taktyka, żebyśmy jakoś tam jak samobójcy nie wyszli na być z Górnikiem. Zabrze. Gramy na śniegu. Śmiesznie to wygląda. Mamy coś do udowodnienia, panowie. Idziemy na mecz z Górnikiem na śniegu. No chyba mój drugi mecz na śniegu, który będziemy grali. Pierwsza akcja, Wójcik. Dośrodkowanie do Malca, jest na Wrabel, broni ten strzał Malca. Szybka teraz akcja drużyny Górnika. No, śmiesznie to wygląda, nawet nie widać dobrze piłki na takim śniegu. Dobrze, no, na tym bielszym śniegu, gdzie jest go więcej, no lepiej to wygląda. Wójcik. Jest Luis Enrique, gol! Pierwszy gol Luisa Enrique w Stali Mielec. No, złe to zachowanie obrony troszkę Górnika Zabrze, ale nic nie szkodzi. Mogą tak dalej grać. Ja nie mam nic przeciwko temu. Makuch ładnie zagrywa piłkę. Na śniegu wykłada się obrońca. Jest Luis Enrique. Dobrze się orientuje tu w tej sytuacji. Pierwsza bramka. No już nie w debiucie, ale no w pierwszym meczu, w którym jest w pełni siły jakoś takoś, mniej więcej. No ładnie gram jak na razie, nie jest źle. Ćwikła, nie wiem, Ćwikła, nie wiem jak się nazywa ten pan. Mikael strzela, no ta piłka lata jak bilard, ale broni ten strzał Muzyk, nasz bramkarz. Michlik, żółta kartka, trochę szybko, też słaba nota Michlika. No, coś będziemy musieli chyba zmienić też. No, za bardzo, z tego co widzę, za bardzo ci nasi obrońcy zawężają pole, a mi się to wcale nie podoba. Nie będziemy zawężać pola gry, bo za bardzo wchodzą ci zawodnicy Górnika Zabrze w nasze pole karne. Po tej prawej i lewej stronie, a więc Seweryn. Daleki wyrzut, Makuch, jest znowu Makuch i Makuch znowu padaje do Luisa Enrique. Czy będzie gol? Czy będzie gol? Bramka anulowana, no niestety, no szkoda. Ale no, ładnie rozgrywają tą piłkę we dwóch.
No szkoda, no był jednak na spalonym Luis Enrique. Już się cieszyłem, że drugą bramkę zdobędzie nasz Luis Enrique, nasz nabytek nowy. Panowie, pochwalę was, no dlaczego nie? No, wiadomo, jak to nasi zawodnicy, jak ich się pochwali, no to już jest tak zwana kaszanka. Słaby mecz Jakuba Kwiatkowskiego, co w ogóle mi się nie podoba. I Michlika. No właśnie. Po bokach nas atakują ci zawodnicy i drużyna Górnika Zabrze, a więc zagramy może jako defensywnymi, skrzydłowymi. W tym momencie może Michlik też niech trochę ostrożnie atakuje tą piłkę, bo jeszcze nam się przytrafi tutaj czerwona karteczka. Tu na obronie. Ostrożny atak piłki. Gramy, zaczynamy panowie drugą połowę. No zobaczymy. Muzyk na krótko do Żurawskiego. Żurawski wskoczył do składu za Mosakowskiego. No, jakoś lepiej się spisywał ostatnio Żurawski niż Mosakowski. Malec na środku. Podanie na lewą stronę do Matuszewskiego. Oczywiście Matuszewski rozpoczyna swój rajd po lewej stronie, ładnie mija zawodników, przebieg już nie wiem ile metrów, jeszcze odzyskuje tą piłkę do Matuszewski, no, gwiazda naszej drużyny. Chciałbym, żeby ten zawodnik został z nami na dłużej jako transfer definitywny, na razie tylko wypożyczamy jego ciągle. Teraz podanie do dalekie podanie Wójcika, chyba już nawet nie zauważyłem kto to był, ale podanie do Makucha i Makuch w końcu zdobywa bramkę. Nie wiem, co się z tą drużyną naszą dzieje. Malec. Aż zobaczę sobie. Malec. Tak, podanie do Wójcika. Wójcik na środek boiska wrzuca tą piłkę do Makucha za plecy obrońców. Makuch strzela z bliska. No, w końcu Makuch strzela bramkę. No, dobry mecz gramy. Dobry mecz gramy. Zmienimy tego Michlika biednego za Stasika, żeby czasem nie dostał czerwonej kartki. Dobra ta zmiana tego, żebyśmy grali dwoma napastnikami. Dośrodkowanie. Znowu jest strzał Kwiatkowskiego chyba, uderzenie w słupek, ale jest Malec. 3 do 0 prowadzimy w tym momencie z Górnikiem Zabrze. No na wyjeździe z Górnikiem Zabrze. No, nie jest źle. Nie jest źle, no fajny mecz gramy, oceny bardzo wysokie, zawodnicy pewni siebie, aż nawet możemy pozwolić sobie na kilka zmian. Luka Oleweniak zejdzie z boiska za Przemysława Bargiela, który zdobył bramkę w poprzednim meczu. I może Karol Podliński za, no Makucha aż mi szkoda zmieniać, za Luisa Enrique niech wejdzie. Luis Enrique uczy się jeszcze polskiego, pewnie jeszcze nic nie umie, tylko poprosić o piwo, jak to zwykle bywa. Seweryn do Stasika, Stasik do środkowania, jest Kwiatkowski strzał, ale no niecelny. Ładna akcja Stasika, ładne dośrodkowanie. I co? No, słaby mecz Górnika, słaby, no ale to zasługa naszej drużyny, że gramy tak dobrze. Makuch do Żurawskiego. Żurawski na lewą stronę do Kwiatkowskiego. Zaczynamy już obieg po lewej stronie. Matuszewski rusza z piłką. Oczywiście ten nasz koń pociągowy na tej lewej stronie jest do Stasika. Stasik, petarda mocna w lewy róg bramki 4 do 0. No, fantastyczny mecz naszej drużyny. Matuszewski jak zwykle, no. Musimy kupić tego zawodnika. No, nie ma co. No, taki zawodnik, no, gwiazda naszej drużyny. No, bramkarz nie wiem w ogóle co zrobił Wrabel, no, ale 4-0, nie będziemy narzekać. 4-0 prowadzimy z Górnikiem. Fantastyczny mecz, no 17 okazji do okazji strzałów, 10 z tego celnych, 6 niecelnych, 4 100% sytuacje, które wykorzystujemy, 61% posiadania piłki. No panowie, żarliwie, bardzo sympatyczne zwycięstwo i dobra robota. Co nas czeka w naszym kalendarzu? Następny mecz u siebie z GKS-em Katowice. Parę meczów to zagram, może do jakiegoś tam któregoś miesiąca.
Co jeszcze? Oczywiście asystent idzie sobie na mecz. Maków, no pochwalimy Makucha za występ pierwszy raz, pochwała dla tego zawodnika. W tabeli jesteśmy na 8 pozycji, no lecimy do góry, nie chcemy być w tej grupie spadkowej, która walczy o utrzymanie się, chcemy walczyć o puchary. Warta Poznań, no i GKS Katowice, no z GKS-em musimy wygrać, 9 punktów na koncie tej drużyny. To by było na tyle w tym odcinku. Sorry za ten dźwięk, za to, że się nie nagrało tak dobrze, albo za to, co czasami jakieś tam są no, dziwne dźwięki w tle, no ale no, czasem tak to jest. Lajkujcie, subskrybujcie, dislajkujcie, komentujcie i pytajcie jak zwykle. To na tyle ze Stali Mielec, 8. miejsce po 22 kolejkach. Ciao, ciao.